W niedzielę 5 maja na wodach jeziora Kremsko odbyły się trzecie towarzyskie zawody spinningowe o nazwie Szczupak, w których bój toczył się o puchar wójta gminy Rzeczyńca. Do rywalizacji o tą nagrodę stanęły także dwie załogi z Czarnego. 5 godzin na łapanie rybek, potem praca komisji sędziowskiej. W czasie, gdy komisja będzie pracowała, będzie tutaj obiad i poczęstunek. Każdy z Państwa dostał dwie karteczki, cała załoga dostała dwie karteczki na obiadzik i 4 karteczki na napoje. Napoje są różne, i chłodzące, i niechłodzące. Także do wyboru, do koloru, ale to dopiero po omszy. Także około godziny 13.30 ogłosimy wyniki, wręczymy puchary, dyplomy, nagrody. Puchar jest generalnie za pierwsze miejsce bardzo duży, ledwo do bagażnika mi się zmieścił. Fundatorem w tym roku pucharów jest wójt gminy Rzeczenica, o który to puchar dzisiaj tutaj będziecie Państwo rywalizować. Metoda spinningowa, Szanowni Państwo, obowiązuje. Całkowity zakaz stosowania trollingu, czyli podczas przemieszczania się z miejsca do miejsca przynęta musi być wyjęta generalnie z wody. Za stosowanie trollingu można zostać zdyskwalifikowanym. Obsada łódek jest oczywiście nie większa niż 2 zawodników. Dopuszcza się start załogi jednoosobowej, ale tu w tym naszym przypadku takowych nie ma. Dopuszcza się używanie silników elektrycznych oraz spalinowych o mocy do 10 koni mechanicznych. Sędzia techniczny dokonywał odbioru, także wszystkie 34 łódki spełniają te kryteria. Dopuszcza się stosowanie echosondy. Zawodnicy łowią na jeziorze Kremsko, czyli nie wypływamy poza most. Na drodze krajowej 25. Dopuszczamy do klasyfikacji, Szanowni Państwo, szczupaka powyżej 50 cm i okonia powyżej 18. 500 punktów za 50-centymetrowego szczupaka i 50 za każdy kolejny centymetr rozpoczęty, czyli 51-centymetrowy to już jest 550, 52 to 600 i tak dalej, i tak dalej. Kiedy zawodnicy wypłynęli łódkami na jezioro i rozpoczęli połowy, pan Jerzy Wróż, realizator niniejszego materiału, poprosił o kilka słów na temat zawodów pana Karola Dziemianczyka, prezesa koła PZW w Człuchowie. No dzisiaj gościmy nad jeziorem Kremsko, na gwieździńskiej pięknej plaży, w pięknej scenerii, gdzie rozgrywamy już po raz trzeci wspólnie z gospodarstwem rybackim Jawa zawody wędkarskie o Puchar Wójta gminy Rzeczenica. Startuje dzisiaj 34 załogi, to jest 68 zawodników. Zawody trwają 5 godzin. Łowimy szczupaka powyżej 50 cm i okonia powyżej 18. Zawody cieszą się z roku na rok rosnącą popularnością. Zabawa jest przednia. Bardzo ładne sztuki łowimy tutaj. No i generalnie spodziewamy się, że dzisiaj nas woda również nie zawiedzie. Choć opóźniona wiosna, płata różne figle. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzimy tutaj zawodnicy właśnie polują na szczupaczki blisko trzcin. Chyba zresztą słusznie, bo jeszcze szczupak po tarle się dobrze nie rozszedł na wodę. No zobaczymy, czy ta strategia będzie skuteczna. Jest tutaj z nami również prezes, dyrektor gospodarstwa rybackiego Jawa, pan Gostomski. O. Witam serdecznie. Jestem dyrektorem tutaj naszej spółki. Gospodarujemy na tych wodach od 3 lat. Sukcesywnie zarabiamy nasz program operat rybacki. W tym roku wpuściliśmy 3 050 000 sztuk wylęgu szczupaka. Również węgorz został wpuszczony w ilości 30 kg. Dojdzie jeszcze sandacz. No jak tutaj kolega powiedział, piękne jeziora, zarobione w wcześniejszych jeszcze lat, no ale sukcesywnie staramy się, by ta oferta nasza była coraz szersza. W tym roku spółka Jawa otrzymała dofinansowanie z Krajeńskiej Grupy Rybackiej. Są to 3 pomosty pływające 6 metrów na 6 z dachem, z grillem. Serdecznie zapraszamy. Będą one montowane w miesiącu lipcu, sierpniu. Będzie można korzystać z nich w tym roku bezpłatnie. Taka promocja. Będą ustawione w takich miejscach, gdzie ryba na pewno występuje i z czasem, kiedy będą te miejsca użytkowane przez wędkarzy, więc będą one zarobione, będą one dokarmiane, więc tej ryby tam będzie stało bardzo sporo, więc zapraszamy na korzystanie właśnie z tych pomostów
damy znać tutaj, kiedy to już otwarcie będzie, chcemy to oficjalnie tak zrobić z Urzędem Marszałkowskim, właśnie z Gdańska, z przedstawicielami, aby to wszystko uruchomić. Także jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam na naszą wodę. I jeszcze jedna ważna sprawa, w poprzednim roku, tak i w tym roku, wszystkie ryby złapane na tej imprezie trafią do Domu Dziecka w Człuchowie, gdzie zostaną na pewno sprawione na smaczne danie. Jak widać, na załączonych obrazkach w czasie połowów trafiały się naprawdę duże okazy. Mimo to żadnej z czarnieckich ekip nie udało się schwytać szczupaka. Choć zawody zakończyły się dla nich bez miejsc na podium, czas spędzony na łonie natury z pewnością nie jest czasem zmarnowanym. Za pomoc przy realizacji tego materiału serdecznie dziękujemy panu Jerzemu Wróżowi.